Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Wpłynął do mnie wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Wniosek ten jest spowodowany tym, że należy zmienić prognozę, wieloletnią prognozę finansową wynikającą z konieczności właśnie zabezpieczenia środków na inwestycję adaptacja budynku przy ulicy Lipowej nr 1 w Bartoszycach. W związku z tym otwieram 47. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam na sesji wszystkich radnych, którzy są online. Witam panią skarbnik, witam wszystkich mieszkańców Bartoszyc. Szanowni Państwo, musimy stwierdzić w tej chwili prawomocność obrad, dlatego bardzo proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności, klikając w zakładkę kworum. Sesja oczywiście została zwołana w trybie online, a na sesji obecni są oprócz mnie panowie starostowie i pani skarbnik. Jeszcze chwilę poczekamy. Aha. Wobec tego stwierdzam w tym momencie, że obecnych radnych na naszej dzisiejszej sesji jest 10. Jest to liczba wystarczająca do tego, żeby podejmować prawomocne uchwały, ponieważ ta minimalna liczba radnych to jest 9 osób. Także wystarczy, żeby sesja była prawomocna. Także stwierdzam w tym momencie prawomocność obrad. Ustalenie porządku obrad to jest kolejny punkt. Wygląda on następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 47. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Te dwa punkty już się odbyły. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. To w tej chwili to robimy. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie i to jest jedna tylko uchwała, która brzmi tak: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031 i punkt piąty, zamknięcie obrad 47. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad. Wobec tego możemy w tym momencie przejść do punktu czwartego, czyli podjęcie uchwał w sprawie. Ja tę uchwałę przeczytam, a potem jeśli można, to poproszę panią skarbnik o dokładniejsze wyjaśnienia. Otóż projekt uchwały wygląda następująco. Uchwała nr 47/219/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 232 ustawy i tak dalej. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały i teraz jeśli można poprosić panią skarbnik, to bardzo proszę o kilka słów wyjaśnienia, takiego szerszego troszeczkę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
W związku z kolejnym przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach, najniższa oferta, która została wybrana i jakby jest przygotowana do podpisania już umowy, wynosi 3 568 286 zł i 13 groszy. Niestety jest ona wyższa od pierwotnie planowanej, która wynosiła kwoty 2 900 000, o właśnie około 600, 670 tysięcy. I żeby móc rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę, konieczne było przeprowadzenie zmiany właśnie i podwyższenie kwoty na to zadanie do wysokości 3 568 286 zł. Ta zmiana rodzi tylko skutek zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ ta kwota będzie do zaplanowania w roku 2022, dlatego nie ma zmiany do uchwały budżetowej. I tutaj właśnie w związku z tym zwiększa się wartość zadania pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej nr 1 w Bartoszycach o kwotę 670 tysięcy. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3 791 250 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przeznacza się kwotę w wysokości 1 543 775 zł, a w roku 2022 kwota w wysokości 2 126 225 zł. I to jest właśnie ta zmiana, która musiała być zatwierdzona przez Radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz jest już naprawdę wszystko jasne i wszyscy rozumieją, co głosują. Także wobec tego przystępujemy do głosowania i zadaję pytanie, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały nr 47/219/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? A kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Szanowni Państwo, w związku z tym, że program już został wyczerpany, dzisiaj była tylko jedna uchwała, wobec tego zamykam 47. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.